Jest tu ktoś? Halo? Jak wicher dna na czas, jestem przecież jedną z was, kimkolwiek. Kiedy ci pomocy brak, biegnę jak na skrzydłach, bo ryzyka kocham smak. Nie stój samotnie w pustym oknie, wezwij mnie, daj mi znak, kimkolwiek. Co mnie czekaj, blisko czy daleko, ja usłyszę twoje SOS. A jeśli czas ucieka, to z adresem wyślij SMS-em. Zadzwoń teraz. Jestem. Halo, Magda? Cześć, tu mówi Oskar. Nie wiesz, jaki Oskar? A pamiętasz, jak byłeś miesiąc temu w klubie, 13? No i tam się podrywał taki przystojny blondyn w czarnym golfie. Tak, zapytał, czy może się dosiąść. No miał dołeczki, jak się uśmiechał. I on był z kolegą. No właśnie, ja wtedy siedziałem dwa stoliki dalej. I oni mi powiedzieli, że ty jesteś bezpośrednia i chętna, bo myślałem, że może... Halo? Halo? Co dzień z losem gram, z całym światem gram. Ze mną nikt w potrzebie nie zostanie sam. Jestem już blisko i dam z siebie wszystko, więc wołaj mnie, napisz lub dzwoń kimkolwiek. No i jak jest? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Czy tu w ogóle ktoś jest? Panie trolu! Jesteś tu? A! Uważaj, księżniczko! Cię od chwili. Wyglądasz jak kombinacja chili i tequili. Ostro! Więc powiem tobie prosto. Chcesz się jebać? Ona na to! Bardzo chętnie, ale widzisz, mam chłopaka. Jak to lubisz? No czworaka. Na kawę chcę zaprosić ciebie dziś wieczorem. Będę doktorem, będę doktorem. Będę cię badał z tyłu i z przodu. Pokażę ci pilnie siedzenie samochodu. Będziemy uprawiać Scooby-Dooby-Doo-ja. Scooby-Doo-ja, Scooby-Dooby-Doo. Wiem, że tego chcę. Dwa złote. Dzień dobry ci. Jak masz na imię? Małpa Cipa. Miło cię poznać, Tyna. Słońce jest zbyt jasne dla naszych oczu, a światło gwiazd jest w sam raz. Uwielbiamy patrzeć, jak błyszczą i migoczą. Ja też. Ale dlaczego oglądacie niby gwiazdy, kiedy można zobaczyć prawdziwe? Nie wolno nam. Nie wolno wam? Dlaczego? Pewnej nocy, dawno temu, nasi pratrole poszli do zamku, żeby popatrzeć na gwiazdy. Te migoczące światła na nocnym niebie to był taki piękny widok. Trole czuły się bardzo szczęśliwe. Ja ciebie bum bum bum, ty mnie bum bum bum. My misje bum bum bum, z tobą bum bum bum. Tequila bum bum bum, pomoże bum bum bum. My nocy bum bum bum, zakończym. I nagle z zamku wybiegł ogromnie wzburzony król Gideon. Straże, wypędźcie ich! Straże przepędziły trole z powrotem do jaskini zupełnie bez powodu. I od tamtej pory nie wolno nam opuszczać jaskini, ani oglądać gwiazd. Nigdy nie widziałam prawdziwych gwiazd, tylko te.
Słyszałam tę historię. Po prostu król myślał, że trole atakują jego zamek. Że atakują jego zamek? Nie! My tylko chcieliśmy patrzeć na gwiazdy. Podobno uderzaliście pałkami. Uderzenia pałkami to wyraz naszego szczęścia. To taka muzyka. Wasza muzyka? Pokażmy jej. Nie bądźcie sznury i skaczcie do góry. Jak swego czasu House of Pain, jump around. Jump up, jump up, get down. Leroy znowu napierdala jak walkie-talkie. To nie jest formacja i to nie są baboki. Rzeczywistość dookoła jest tak pojebana. Zagmatwana jak gryzka śmietana. Na śniadanie lub do obiadu, do zupy. Za chwilę mój pik nakopie ci do dupy. Więc rusz go do góry zanim to się stanie. Czas na czeldowe zamieszanie. Jest jeszcze, jeszcze, jeszcze. To nie jest sen i to nie są kalambury. Jest, 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 jest. Więc skaczcie do góry jak jebane kangury. 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 Skaczcie do góry, skaczcie do góry. Skaczcie do góry jak jebane kangury. Skaczcie do góry jak jebane kangury. Skaczcie do góry jak jebane kangury. Skaczcie do góry, skaczcie do góry. Teraz nie czas na politykę, to nie jest czas na logikę. Nadszedł czas na pieprzoną gimnastykę, więc skaczcie do góry, najwyżej ja cię dam. Każdy czas, bo raz, dwa, jak w tym biegie. Leroy psychopata znowu odpierdala meki. Nawyki zostały mi jednak takie same. Lubię robić kawałki odjechane, zamotane. Psycho i tym podobne sprawy. Pięć osiem mojej ręce, przyszła chwila rozprawy. Stawy, czas tak wyrężyć. Najwyższa pora, aby trochę się sprężyć. Więc skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Kurwie na sebe. O Jezu. A Jezu Maria. Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Moja pierwsza lekcja czarów. Tak bym chciała nauczyć się magii. Nie ma się co dziwić. Jedna magii podkreśli smak wielu twoich potraw. Co tam? Rozwodzimy się nad smakiem tego farszu. Petarda. Magii, daj się zaskoczyć. To jest takie niesamowite. To prawda, jeśli opanujesz zaklęcia. Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj nauczymy się jednego z moich ulubionych zaklęć. Przemiana kamienia w czerwony wiewiór. Trzymajcie różdżkę w ten sposób. Powiedzcie magiczne słowa i machnijcie różdżką. To chodzi w dupę. O! Teraz kolej na was. Machnij różdżką i powiedz magiczne słowa. To chuci w dupę! Kurwa, no nie! Nie! Kurwa! Chuci w cycę. No! No dobrze, dzieci, możecie to przećwiczyć w domu. Mamy trzy zaklęcia do nauczenia się dzisiaj. No ja jebie w pizdu jebana, kurwa, mać! Będziecie mieć sprawdzian z tych zaklęć pod koniec tygodnia. What the fuck? Będzie sprawdzian? Tu są ciągle sprawdziane. Dlaczego mi to nie wychodzi? Pizdu jebana, kurwa, mać! Mutata Rubio! Nie no, kurwa. To jest chyba gra przeznaczona dla ciot, kurwa. Oho, fajna sztuczka ma. Nie no, kurwa, i znowu zżera. Kurwa, mać, znowu zżera, kurwa, czerwoną! Pierdolony farciarski skurwiel! Tak smakuje lepiej. Mam tyle zaklęć do nauczenia się w dwa dni. Jak ja sobie poradzę? Ty chcesz nauczyć się czarów? To może zapytaj czarnoksiężnika. Pana Fedryka! Oczywiście! Dzięki, uszaty! Powodzenia, mała! Magia jest taka pyszna. Elo, elo! 3, 2, 0! Mówię fuckery z tej
co się tutaj śmieją? Tak, tak, o co chodzi? Cześć, panie Fedryk. Jestem Cedryk, rozumiesz? Cedryk. O, jak miło widzieć twój amulet. O, to znaczy ciebie. Proszę wejść. Pakujcie manatki, kujcie manatki, trzynastolatki, trzynastolatkie. No nie bądź taka, daj.